Nagroda dla Donalda Tuska. Polski premier Donald Tusk został uhonorowany prestiżową nagrodą przez Hetten House. Nagroda jest w uznaniu jego zaangażowania w przywracanie demokracji w Polsce, odbudowę inwestycji oraz przestrzeganie zasad praworządności. Dyrektor Hetten House wyraziła uznanie dla roli Tuska w obronie demokratycznych wartości Unii Europejskiej. Incydent z migrantami na granicy polsko-niemieckiej. Kolejni cudzoziemcy podrzuceni przez Niemcy. Straż Graniczna czeka na wyjaśnienia. Nie milkną echa pozostawienia przez niemiecką policję migrantu za polską granicą. Nagłe sprawdzanie gotowości wojska na Białorusi. Białoruska armia przeprowadza działania mające na celu przygotowanie do przyszłych akcji szkoleniowych i opracowania planów obronnych. Ruchy wojskowe są widoczne na drogach publicznych w różnych regionach kraju. To ma miejsce w kontekście rosnącej aktywności wojskowej na Ukrainie. Napięcia między Koreami. Północno-koreańscy żołnierze przekroczyli granicę, co spowodowało reakcję południowo-koreańskiego wojska. To już trzeci incydent tego rodzaju w tym miesiącu. Wojsko Korei Południowej traktuje te przekroczenie jako niecelowe. Tragiczne zatrucie w Indiach. W stanie Tamil Nadu doszło do zatrucia skażonym alkoholem, w wyniku którego zmarło 47 osób. Ponad 100 osób nadal przebywa w szpitalu, a ponad 150 cierpi na wymioty, bóle brzucha i biegunkę.